sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Na zegarach już po godzinie 17, za mikrofonem Janusz Popunkowski, czas więc zacząć sportowe podsumowanie tygodnia Radia Płońsk. Dzisiaj całe mnóstwo kolejnych informacji sportowych, zarówno tych dotyczących piłki nożnej, ale także lekkoatletyki czy boksu. Zaczynajmy! Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet biorąca udział w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rozgrywanych w Abu Dhabi zdobyła złoty medal. W składzie główne role odgrywały uczennice lub absolwentka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku. Złote medale trafiły m.in. do rąk Wiktorii Gmurczyk, Pauliny Benkie, Marleny Włodarskiej, Martyny Siwek oraz Moniki Mudzikowskiej. W meczu finałowym Polki pokonały Białoruś 3-1 po dwóch trafieniach Moniki Mudzikowskiej. Uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do kraju wróciły w ostatni piątek i prosto z lotniska udały się na ulicę Młodzieżową w Płońsku, gdzie znajduje się placówka, w której na co dzień się uczą. O spostrzeżenia z turnieju zapytaliśmy trenerkę kadry i nauczycielkę Agnieszkę Palińską. Były te jedne dni, takie dni, kiedy po prostu się już nigdy ich nie zapomina. Co wspaniałego, w ogóle kraj wspaniały. To, co tam zobaczyliśmy, to jaki jest tam ogrom, jaka jest tam różnorodność budynków, różnorodność ludzi, która tam była. To jest nie do opisania. I naprawdę to, co zobaczyliśmy, no to zostanie w naszej pamięci, na pewno na całe życie. W początku nie było wcale tak łatwo, pomimo, że nie mieliśmy przegranej, mieliśmy 0-0, potem 1-0 z Indonezji, ale to nie było wcale tak łatwo nam to utrzymać. Mamy dość bardzo dobrą obronę. W obronie mamy Magdynę Włodarską, która rzeczywiście robiła bardzo dobrą robotę na tym boisku. I no nie dała ją po prostu przejść, było bardzo ciężko. Tyle Agnieszka Palińska. Płońska Akademia Futbolu pokonała w 17. kolejce Ligi Okręgowej Koronę Szydłowo 1-0 po bramce w 19. minucie Mateusza Rutkowskiego. Płońszczanie po porażce przed tygodniem tym razem mogli cieszyć się z 3 punktów. Po szybko strzelonym golu podopiecznika Kamila Koblińskiego kontrolowali wydarzenia boiskowe. Po przerwie gospodarze mieli jeszcze 3 dobre okazje do podwyższenia wyniku. Po meczu rozmawialiśmy ze strzelcem jedynego gola Mateuszem Rutkowskim. Na pewno murawa nie sprzyjała, żeby grać w piłkę. Musieliśmy siłowo trochę długo piłką zagrać. Na szczęście udało się jedną bramkę włożyć. Mamy 3 punkty, co jest najważniejsze w końcowym rozrachunku. Zwycięstwo robi swoje, będziemy walczyć dalej. Najważniejsze, że u siebie możemy też wygrać. Zresztą zachowaliśmy czyste konto, to nas cieszy. W innych spotkaniach ligowych zespołów z powiatu puńskiego w Krasochocin po pogromie przed tygodniem tym razem sama wystąpiła w roli pogromcy, wygrywając 6-0 w Krą Bieżuń, a Sono Nowe Miasto poległa w meczu z Makowianką Maków Mazowiecki 0-5. W rozgrywkach A-klasy Błękitni Raciąż przegrali z Bortą Kuczborkę 0-2, Korona Karolinowo zremisowała z Rzekunianką Rzekuń 2-2, a Jutrzenka Unieck przegrała z GKS Pokrzywnica 1-7. Za nami piąty turniej tenisa stołowego organizowany przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. W rywalizacji zarówno w kategorii amator, jak i open zwyciężył Wojciech Wachol. Drugi w kategorii amator był Waldemar Milczarek, a trzeci Paweł Brzeszkiewicz. Natomiast w open panowie zamienili się pozycjami na podium, gdzie Brzeszkiewicz był przed Milczarkiem. W klasyfikacji ogólnej po 5 zawodach w obu kategoriach przewodzi Wojciech Wachol. Ostatni turniej zaplanowano w kwietniu. Szczypiorniści UKS w Krysochocin z rocznika 2007 i młodsi wzięli udział w 3-dniowym 14. memoriale Piotra Dobrzyńskiego w Ostrołęce, w którym uplasowali się na 5. miejscu w gronie 8 drużyn. Gracze z Sochocina rywalizację rozpoczęli od porażek 6-16 z gospodarzami turnieju Diamentem Ostrołęka i drugą drużyną z tego miasta 5-9. Później poszło im zdecydowanie lepiej. Wygrywali z UKS SP Rozogi 19-13, Agrykolu Warszawa 12-3 oraz KS Wiktorią Piaseczną 9-6. Nieznaczne porażki z UKS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 5-8 i po rzutach karnych z SP 8 Białystok sprawiły, że do domu wracali z 5. lokatą. Płońscy lekkoatleci mają nowego sponsora. Został nim Bank Spółdzielczy w Płońsku, który podpisał porozumienie o współpracy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym. Rozmowy pomiędzy obiema stronami zakończyły się pomyślnie, a zarząd klubu jednogłośnie zatwierdził zmianę nazwy klubu podczas posiedzenia w poprzednim tygodniu. Klub przyjął nazwę MKS Bank BS Płońsk. 14 marca odbyło się walne zebranie członków klubu, na którym podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy klubu, z tego względu, że naszym sponsorem zostanie Bank Spółdzielczy w Płońsku. Następnie w piątek, czyli 15 marca, podpisaliśmy porozumienie o współpracy między naszym klubem i Bankiem Spółdzielczym. Obecnie klub będzie się nazywał Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku, natomiast taka nazwa skrócona będzie brzmiała MKS Bank BS Płock. Mówił nam trener Zbigniew Wiśniewski.
Od 11 miejsca w biegu na 3000 metrów rozpoczął swoją przygodę z 8 halowymi mistrzostwami świata Masters Jerzy Michalak. Puszczanin przebiegł ten dystans w czasie 15 minut 23 sekundy i 50 setnych sekundy. Jednak nie jest to jego ostatni start w czasie toruńskich zawodów. Reprezentant klubu biegacza imienia Piotra Sękowskiego wystartuje także w biegu na 10 km oraz półmaratonie. Michał Jaszczur zakończył rywalizację w biegu na 400 metrów w kategorii M35 na 24 miejscu. W zawodach zobaczymy jeszcze Marka Dzięgielewskiego. Miłośnicy Nordic Walking zainaugurowali tegoroczny sezon na Stadionie Miejskim w Puńsku. Podczas pierwszych zajęć z kijkami pojawiło się 15 osób. O pasji puńszczan i historii tego sportu w mieście nad Płonką opowiedział nam prowadzący zajęcia Krzysztof Człapski, który w swoim dorobku ma tytuły wielokrotnego mistrza Polski Nordic Walking oraz medale mistrzostw Europy i świata. Tak, Nordic Walking, o ile pamiętam, to już ponad 4 lata w Płońsku istnieje dzięki, może powiem tak nieskromnie mnie, jak się pojawiłem, no zaczynaliśmy, było 10 osób, 15, później na treningach było 30, było też i 48 rekord, także naprawdę to się rozkręciło. Wiadomo, dobry przekaz, że ludzie czują się dobrze po takim treningu, przekazują drugim i przychodzą inni. No Nordic Walking jest bardzo zdrową formą ruchu i Płońsk tutaj akurat naprawdę się rozruszał. W sumie przez ten okres tych lat, przez moje ręce tak powiem, przeszło setki, a nawet tysiące, grube tysiące osób, których nauczyłem chodzić prawidłową techniką Nordic Walking i żeby te osoby miały korzyści dla zdrowia, czuły się lepiej. Nordic Walking jest bardzo zdrową formą ruchu, także dlatego też ci ludzie się garną do tego sportu. Mówił nam trener Krzysztof Człapski. Sebastian Skwarski, zawodnik MIOKO Boxing Płońsk, walczący w kategorii do 75 kg, przegrał walkę z rok starszym rywalem z Łodzi w Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie. Podwyższy Marcina Brzeskiego pożegnał się z zawodami. Wiedzieliśmy, że Sebastiana będzie czekał trudny pojedynek, ponieważ na losowaniu trafiliśmy najgorzej jak to możliwe, na faworyta zawodów Iwana Glebko, mówił nam Marcin Brzeski. Niestety nasz zawodnik nie uwierzył w swoje możliwości i nie podjął walki w ringu. Dał się zdominować rywalowi, wskutek czego został liczony w drugiej rundzie i poddany przez sędziego głównego. Wierzymy w umiejętności naszego zawodnika i wiemy, że stać go na dobre walki. Żeby być najlepszym, trzeba uwierzyć w siebie i czasem postawić wszystko na jedną kartę, dodawał Marcin Brzeski. Jak podkreślał, trenerzy wierzą, że ich podopieczni będą na podium mistrzostw nie tylko w juniorach, ale również w innych kategoriach wiekowych. Paweł Brzeszkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku zajął drugie miejsce w eliminacjach strefowych 15 mistrzostw województwa mazowieckiego strażaków w tenisie stołowym. W zawodach, które odbyły się w Jerzewie koło Sierpca, udział wzięło 5 płońskich strażaków, ale z całej grupy najlepszy okazał się starszy ogniomistrz Paweł Brzeszkiewicz, który uległ tylko strażakowi z Sierpca. Teraz będzie reprezentował Państwową Straż Pożarną w Płońsku w zawodach finałowych, które odbędą się 27 marca w Nadarzynie. Tak, bo przede wszystkim trochę szczęścia, może zdolności. No różnie bywa w takich sytuacjach. W piątym secie było po 9. Poszła piłka w bok, przegraliśmy, no jest drugie miejsce. Można się cieszyć. To jest mój czwarty turniej, tym razem byłem 8, ten miałem 2 razy trzecie miejsce, no i jest progres, bo teraz jest drugi. Kiedyś grałem w podstawówce, potem było długo przerwy, a potem syn zaczął grać i mnie wciągnął w to. I zaczęliśmy razem grać, no i tak zostało. Mówił nam Paweł Brzeszkiewicz. Mamy przygotowaną garść informacji dotyczących najbliższych imprez sportowych, które będą się w hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Puńsku. Opowiedział nam o nich pracownik placówki Jarosław Jeznach. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku zaprasza kibiców bardzo serdecznie na weekendowe imprezy. 30 marca finał decyzjalny w halowej piłce nożnej służb liturgicznych ministrantów. 31 marca w niedzielę będzie 6. finałowa edycja Polskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej Amatorów. A kolejne imprezy kwietniowe to 6 kwietnia ogólnopolski turniej mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców rocznik 2006 i młodsi. Organizatorem jest Płońskie Towarzystwo Siatkówki i 7 kwietnia zapraszamy kibiców na również siatkówkę, turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar dyrektora MC Sir w Płońsku. Tyle Jarosław Jeznach, tyle w dzisiejszym sportowym podsumowaniu Tygodnia Radia Płońsk. Materiał opracował nasz redaktor sportowy Paweł Wiewiórkowski. Serdecznie mu za to dziękujemy. Natomiast ja już dzisiaj zapraszam na kolejne sportowe podsumowanie Tygodnia Radia Płońsk. Spotykamy się w przyszły poniedziałek, tuż po godzinie 17. Janusz Popągłowski, do usłyszenia.